Kochani, czas porozmawiać o pieniądzach. Witam Was w kolejnym odcinku, ja nazywam się Jakub Daniel i witam na kanale Daniel Life, a dzisiaj będzie o pieniążkach na Cyprze, a właściwie to ile tych drobniaków musicie ze sobą mieć, aby korzystać tutaj, w ogóle przylecieć, zameldować się i komfortowo odbywać Wasz urlop. Ja witam się, to jest z hotelu, który wraz ze współpracą z firmą lecenawakacje.pl udało się ogarnąć. Więc lecimy. Przylecieć na Cypr można dosyć stosunkowo prosto i tanio. Tutaj również możecie szukać sobie na własną rękę takich przelotów, skorzystać z usług biur podróży, bądź zgłosić się po prostu do takich firm jak Lecę na Wakacje, gdzie customowo zostanie dla Was to wyszukane po najniższych tak naprawdę możliwych cenach. Druga sprawa, hotele. Hotele na Cyprze nie są zbyt drogie. Nie należą również do jakichś takich najtańszych, jak na przykład gdzieś tam w Gruzji poza sezonem. Po prostu jest tak w miarę spoko i Cypr nie należy do jakichś też ultra, jakichś bardzo drogich kierunków. Kolejna sprawa to, jak już się tutaj dostaniecie, proponujemy wynająć samochód. Wynajęcie samochodu jest to koszt około 50-60 euro za dobę. Wiele z wypożyczalni taki samochód wypożycza na okres minimum 2 dni, czyli 2 doby to jest minimum. Przy dłuższym wynajmie jest możliwość negocjacji ceny. Jeżeli jednak zdecydowalibyście się na podróż taksówką do swojego hotelu, to już w zależności od odległości. Natomiast taksówki nie należą do najtańszych na Cyprze i to mówię z pełną świadomością. Również aplikacja Bolt, która nie działa na lotnisku, później już możecie z niej korzystać. Natomiast nie jest to opcja najtańsza do podróżowania po Cyprze. Uwaga, chwila przerwy, bo jakaś muszka mnie tutaj jedzie z koksem i wiem, że to jest odcinek o cenach, natomiast trochę much takich mają na Cyprze. Nie ma jakichś takich egzotycznych zwierząt, jakichś dużych jaszczurek, chociaż małe też widzieliśmy, natomiast faktycznie te insekty występują. Lecimy sobie dalej. Jeśli chodzi o jedzenie w restauracjach, ceny porównałbym do polskich cen, na przykład za bardzo dobre żeberka zapłacicie 18-19 euro, więc cena dokładnie tak jak w Polsce, bynajmniej u nas w Rzeszowie. Później mamy restaurację, piwko zapłacicie 4 euro, za carbonarę zapłacicie poniżej 15 euro, za burgera zapłacicie od 12 do 20 euro, za steka zapłacicie 35 euro, za smoothie zapłacicie 6 euro, za fresh orange juice na przykład zapłacicie 5 euro, kawka podobnie, więc to tak w skrócie mniej więcej jak kreują się ceny. Ceny w sklepach również są, bym powiedział, bardzo zbliżone do tego, co mamy w Polsce. Chipsy, dyszka, piwko 5, 6, 7 zł, więc generalnie bardzo ceny będą zbliżone jak w Polsce. Cena paliwa za litr około euro 20, euro 30, w zależności czy diesel, czy benzynka. I podróżujecie. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, kursuje ona co pół godziny bądź co godzinę na wybranych trasach i możecie się nią poruszać po Cyprze, ponieważ ruch jest lewostronny i nie każdemu będzie to pasowało, więc komunikacja miejska, czyli autobusy są intercity, które kursują pomiędzy większymi miastami lub lokalne, które posiadają swoje numerki. My na przykład będąc w Ajanapie korzystaliśmy z numeru 101, aby dostać się do okolic Paralimni. 425 na przykład kursuje z Larnaki do Ajanapy i do Paralimni. Jest to takie tak zwane koło, które łapie również Larnakę i bardzo łatwo się na przykład z portu lotniczego po prostu dostać w te rejony. I takie bilety kosztują 2, 3, 4 euro. Najwięcej chyba zapłaciliśmy z Paralimni do Nikozji, czyli do stolicy Cypru, i to było po 5 eurasów za osobę. Tak, dokładnie tak. Jeśli chodzi o ceny dalej, lód Magnum orzechowy kosztuje 2,50 euro. Woda najtaniej kupiona chyba koło euro.
Piwko też udało nam się raz kupić za 1 euro i to właśnie było w Nikozji, z której to możecie się dostać do przez przejście graniczne na stronę tą turecką, bądź okupowanych terenów przez Turcję, jak to powiedziała nam pani na miejscu. I po drugiej stronie macie możliwość zjeść już baklawę, zjeść donera, kebaba, więc już mamy takie tureckie klimaty i tam ceny wcale nie są niższe. Jeżeli wydawałoby wam się, że po tej drugiej stronie możecie jechać na zakupy, to owszem, macie tam bardzo dużo sklepików otwartych i warto jak najbardziej przekroczyć tą granicę, tym bardziej, że trwa to tylko kilka minut i jest to dodatkową atrakcją. Po drugiej stronie za zjedzenie donerka oraz suwlaki zapłaciliśmy jakieś 35 euro. Za baklawę zapłaciliśmy za taki mały kawałeczek 6 euro, a piwko kosztowało tam w okolicach 5 euro. Oczywiście wszystkie płatności były w lirach tureckich, natomiast bezproblemowo możecie tam każdą walutą zapłacić również i co my w sumie polecamy, to skorzystajcie sobie z linku, który będzie w opisie do pobrania Revoluta i możecie dzięki temu skorzystać po prostu z najlepszej opcji przewalutowania waszych pieniędzy. Za leżak na plaży oraz parasol zapłacicie po 2,50 za każde odpowiednio, czyli tam 7,50 za naszą dwójeczkę, czyli dwa leżaki plus umbrella będzie to koszt właśnie 7,50 euro. I na plaży macie również bardzo często, właściwie zawsze bary, takeaway'e, więc w których możecie sobie zjeść i ceny są w sumie następujące. Piwko 4, 5, 6 euro, jakiś burger 20 euro, fryteczki 5, 6 euro, pizza 15 euro, czyli w sumie to, co mówiłem przed chwilką ogólnie o restauracjach. Jeżeli chodzi o wybór restauracji, jest on bardzo spory. Bardzo dużo restauracji, a właściwie może i większość, jest w takim stylu amerykańskim, takim angielskim robiona. Jakieś hard rocki, coffee. Dzisiaj byliśmy w kilku restauracjach i to były bardzo wszystko styl London. Jakieś bardzo dużo tych restauracji w stylu angielskim, bardzo dużo z królową Elżbietą, z takimi akcesoriami bądź tam obrazami było, więc tutaj Wielka Brytania zostawia chyba największą ilość pieniążków w restauracjach, ponieważ nie tak jak Niemcy kupują sobie piwko i idą do hotelu je wypić, tylko Anglicy wychodzą sobie do pubu i tych pubów jest naprawdę bardzo duża ilość. Jeżeli chodzi o kluby, to polecam wam wybrać się tutaj, gdzie my jesteśmy, czyli do Ayanapy. Jest ponad 20 klubów takich naprawdę konkretnych imprezowni i tutaj całą noc imprezka jest na całego, czego już nie zaznacie na przykład w Paralimni, w tych okolicach pozostałych, bo tam te kluby będą sporadyczne. Więc jeżeli imprezownia, to Ayanapa. W okolicach Ayanapy też macie w sumie stosunkowo dosyć sporą liczbę plaży. Na sam koniec powiedzmy o cenach nieruchomości, ponieważ to też będzie ciekawić wielu Polaków. Jeśli chodzi o ceny nieruchomości, tutaj to wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Inwestycje nowe przychodzą, stare się sprzedają. I w tym celu zapraszam was na mój drugi kanał Jakub Daniel oraz na stronę internetową jakubdaniel.pl, gdzie to będziecie mogli napisać w formularzu kontaktowym, czym jesteście zainteresowani, jakim krajem, ponieważ nie działamy absolutnie tylko na Cyprze, absolutnie. Działamy tak naprawdę na całym świecie. Będziemy wam sukcesywnie pokazywać te nieruchomości, które chcemy wam zaoferować i łączyć was z zaufanymi osobami, bardzo często Polakami w dużej większości, które już tutaj na miejscu żyją, mieszkają i dzięki temu wy w bezpieczny sposób będziecie mogli zakupić, przyjechać na miejsce przede wszystkim i zobaczyć, co was będzie interesować. No i jeśli chodzi o ceny nieruchomości, zaczynają się tutaj od 70-80 tysięcy euro apartamenty i w kwocie około tam 180-190 tysięcy euro zaczynają się wille, innymi słowy. Już takie większe apartamenty bądź wille. Jeżeli chodzi o całe domy, okolice 320 tysięcy
bez problemu. Bardzo piękne domy po 490 tysięcy wczoraj oglądaliśmy, więc i uwaga, są to odległości od morza bardzo, bardzo bliskie. Mamy też taką perełkę nieruchomościową za 12 milionów złotych. Macie seafronta z bezpośrednim zejściem do wody. Więc dla zainteresowanych bardzo szybko po opublikowaniu tego filmu zgłaszajcie się, a my się po prostu z Wami skontaktujemy. Więc mail i telefon w formularzu kontaktowym na stronie jakubdaniel.pl i działamy. I lecimy z tematem. Cypr jest na pewno bardzo ciekawy inwestycyjnie pod względem optymalizacji podatkowej. Cypr południowy jest zupełnie inna bajka, Cypr północny inna bajka, więc my Wam to wszystko opowiemy, co jest lepsze. Nie będziemy się fokusować w żaden sposób na danej lokalizacji, na danym regionie, więc po taką bardzo luźną opinię, bezstronną, możecie się tutaj z nami porozumieć, a my chętnie doradzimy, ponieważ nieruchomości to nasze hobby. Kolega to jest zainteresowany. Hello, where are you from? Israel, okay. Nice to meet you, bro. How long you staying here? How long you staying here? Seven days. Okay, perfect. Okay. No tutaj mamy znajomego z Izraela. Przed chwilką właśnie zapoznaliśmy się. I jest już na wakacjach około tygodnia, około 7 dni. No dobra, cóż, więc tym miłym akcentem myślę, że będziemy kończyć nasz odcinek. Zapytamy się jeszcze małego pływaka, jak się nazywa. Pomachamy Wam na koniec tego filmu i zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. What's your name? Daniel. Daniel, oh, my username the same, Daniel. Perfect. Okay. Bye bye.